Wyszków. Miasto i gmina w województwie ostrołęckim. Stąd rozpoczynamy naszą reporterską wędrówkę, której trasa wiedzie przez Zambrów w województwie łomżyńskim do Moniek w województwie białostockim. Wiosna to zwiększona aktywność mieszkańców, to okres nasilenia prac polowych. W przemyśle zaś realizacja zwiększonych zamówień handlu. O wiosennych porządkach rozmawiamy z pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Wyszkowie Grzegorzem Oraczem. Do prac porządkowych na terenie miasta Wyszkowa przystąpiliśmy już wczesną wiosną, zaraz jak stopniał śnieg. Dużo pomagała nam młodzież szkolna, zarówno ze szkół podstawowych, jak i szkół średnich. Dzisiaj również pracuję w parku przy pracach porządkowych młodzież ze szkoły podstawowej nr 1. Natomiast w drugiej części parku pracuje młodzież z zespołu szkół zawodowych. Co będzie wchodziło w skład tych boisk? Tutaj, jak widzimy, będzie jedno boisko pełnowymiarowe, następnie drugie boisko troszeczkę mniejsze ze względu na to, że nie możemy zniszczyć tych drzew. A tutaj, jak widzimy obok, tu będą boiska asfaltowe, znaczy cały pełnowymiarowy kort do gry w tenisa ziemnego. W poprzek planujemy zrobić dwa boiska do kometki i oprócz tego jeszcze boisko do piłki siatkowej. Czy rozpoczęliście to teraz wiosną, te boiska? Tak, my z tą młodzieżą w tej chwili, co pracuję, jestem już drugi raz. Poniedziałek przed świętami byłem, przed feriami i teraz oni powtarzają swoją pracę, dosyć dobrze robią. Ten placyk niwelowaliśmy. No i mam zamiar, że zespół szkół zawodowych będzie angażował się w te sprawy boiskowe bardzo mocno, ponieważ jest 2,5 tysiąca młodzieży, to jest czym robić, że tak powiem. No i dla kogo robić? I dla kogo robić, właśnie oni sami dla siebie robią. Ten park to wasze główne zadanie porządkowe? Tak, to jest główne zadanie porządkowe i tutaj właśnie w tym roku chcemy skoncentrować prace wykonywane w ramach czynów społecznych. Wiosna to okres matur. Stąd odwiedziliśmy zespół szkół zawodowych w Wyszkowie. Trafiliśmy na próbny egzamin pisemny z języka polskiego. O przygotowaniach do matury mówi dyrektor zespołu szkół zawodowych Stanisław Okrasa. Kończymy pisanie pracy. Proszę odłożyć pióra. Panie dyrektorze, jaki był temat dzisiejszej pracy? Uczniowie otrzymali 5 tematów, z których mogli sobie jeden wybrać do pisania. Jaki pan temat sobie wybrał? Ja wybrałem sobie temat literatura powojenna w Polsce jako świadectwo martyrologii i walki o godność człowieka. Na przykład ja mam temat literatura polskiego odrodzenia jako odbicie przeżyć i dążeń człowieka XVI wieku. Ile stron pani napisała? Raz, dwa. Bardzo duża praca. W naszym zespole mamy 3 technika. Tu gościmy technikum drzewne, specjalność meblarstwo. No ma duże zakłady drzewne, mamy w Wyszkowie. Ciekaw jestem, ile osób wybiera się do pracy w zakładach mebli w Wyszkowie. Bardzo proszę o podniesienie ręki, żebym się zorientował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwa. No 15 osób, tak, panie dyrektorze? Na ile w klasie? 33 osoby. Czyli połowa wybiera się połowa tutaj wybiera do się zakładu. Do wyszkowskich fabryk. Czego się spodziewacie po wyszkowskich fabrykach mebli? No ja spodziewam się, że będę tam mógł się spotkać z nowoczesnymi urządzeniami, z nowoczesną technologią, z nowoczesnymi materiałami, jakie są stosowane obecnie przy produkcji mebli. No i spodziewam się, że znajdę sobie wspaniałych współpracowników. A jak oceniacie wasze przygotowanie w warsztatach? Czy ono jest na nowoczesnych maszynach? No raczej tak, chociaż nie zawsze. Choć są takie obrabiarki, które już są raczej zużyte. Ale macie praktyki poza? Mamy także praktyki w innych zakładach, w których spotykamy się właśnie z wysokim stopniem
unowocześnienia tych prac meblarskich. Czy chcielibyście wprowadzić coś nowego w tych zakładach w Wyszkowie? No, teraz trudno nam jest w tej chwili coś powiedzieć, ale jeśli tam będziemy pracować, to będziemy do tego dążyć, żeby zawsze coś tam nowego znaleźć. No to życzę wam lekkiego pióra i potem dobrej, ciekawej pracy. Wyszkowskie fabryki mebli. O możliwościach zatrudnienia absolwentów mówi dyrektor techniczny Jerzy Siwek. Panie dyrektorze, czy wy czekacie na tych absolwentów? Bardzo. W ciągu najbliższych kilku lat, rok rocznie, powinniśmy przyjąć do fabryki ponad 300 absolwentów szkół zawodowych i techników drzewnych, mechanicznych, elektrycznych. Mamy szereg miejsc pracy w zakresie produkcji, warsztatów remontowych, elektrycznych, samochodowych. Istnieje możliwość dobrania sobie pracy, rodzaju pracy w sposób najbardziej odpowiadający indywidualnym cechom każdego absolwenta. Najlepszą drogą według naszego odczucia jest zapoznanie się najpierw ze strefą produkcji, zapoznanie się bezpośrednio na hali produkcyjnej z urządzeniami, z technologią, ze stosowanymi materiałami najnowszymi w tej chwili, a następnie po zebraniu tych doświadczeń dokonania wyboru pozostania dalej w sferze produkcji w kadrze dozoru, bądź też skierowania do pracy, do zaplecza, do przygotowywania produkcji. Jak kształtuje się wiek kadry dozoru? Na 70 kilku mistrzów zatrudnionych w przedsiębiorstwie, blisko 60 nie ma dłuższego stażu pracy w kierownictwie jak 5 lat. Czyli można powiedzieć, że wasza załoga kształtuje się w tej chwili. Średnia wieku zakładu, nowo oddanego zakładu mebli kuchennych nie przekracza 20 lat. Podobnie kształtuje się wiek załogi w zakładzie w Ostrowie Mazowieckim. Mimo młodej załogi, ta nowoczesna fabryka wywiązuje się z zadań. Produkuje rocznie 85 tysięcy zestawów mebli kuchennych.